Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, których współorganizatorem jest Polska. Na spotkanie otwierające, podczas którego Polska zmierzy się z Francją, wyprzedały się wszystkie bilety. Na kolejny mecz 14 stycznia, który Polska rozegra przeciwko Słowenii, także nie ma już miejsc. Na mecz numer 3 Polska-Arabia Saudyjska, który się odbędzie 16 stycznia, jest jeszcze dostępnych trochę biletów, nie jest to zbyt duża liczba, także też zachęcam tych wszystkich zainteresowanych, żeby szybko podejmowali decyzję. Kibice niemieccy są tymi kibicami, którzy najchętniej kupują bilety na mecze w naszym kraju, także to będzie najliczniejsza grupa międzynarodowa, a w kolejnej fazie mistrzostw, czyli w fazie main round, łączą się ze sobą grupy E i grupy F i z Krakowa przyjadą prawdopodobnie, bo to oczywiście zależy od kwalifikacji, reprezentacje Norwegii, Macedonii Północnej i Niderlandów. Podczas mistrzostw będzie działać strefa kibica, która zostanie utworzona w kilkudziesięciu lokalach gastronomicznych w centrum Katowic. Ich pełna lista zostanie przekazana w przyszłym tygodniu. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, mając świadomość, że strefa kibica pod chmurką, taka klasyczna, która towarzyszy zazwyczaj tego typu wielkim wydarzeniom sportowym w miesiącu styczniu, no może nie być najlepszym rozwiązaniem. Poszliśmy po nowoczesny dosyć pomysł i staramy się go zrealizować z ponad 30 podmiotami gastronomicznymi w Katowicach, głównie skupionymi w rejonie ulicy Mariackiej, i tam będzie taka rozproszona strefa kibica, ale wszystkie te lokale mają specjalną ofertę dla kibiców piłki ręcznej. Przygotowania do imprezy, której jesteśmy współorganizatorem ze Szwecją, trwają od 2014 roku. W październiku 2021 Zarząd Województwa Śląskiego podpisał list intencyjny, zgłaszając tym samym swoją gotowość do organizacji mistrzostw. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tej rangi impreza, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, są organizowane w Polsce po raz pierwszy. A więc jest to przede wszystkim znakomita reklama i promocja naszego regionu. No, wiemy też, że dysponując takim obiektem jak Spodek, atmosfera, kibice, którzy tu zawsze są dużym wsparciem dla drużyny, dają też nadzieję na to, że nasza reprezentacja w tych zawodach osiągnie jak największe sukcesy. W trakcie mistrzostw rozegranych zostanie 112 spotkań. Ponad połowa z nich będzie miała miejsce w Polsce, z czego aż 21 odbędzie się w katowickim Spodku.